Każdy, kto próbował zapuścić się w świat randek, wie, że jeśli chodzi o flirt, tandetne teksty nie zawsze zdają egzamin. Przyciągnięcie partnera może być trudne i istnieje wiele pułapek, w które można wpaść. Flirtowanie jest tylko ewolucyjną taktyką mającą na celu zdobycie partnera do reprodukcji. Mając to na uwadze, oto lista 10 udowodnionych naukowo strategii flirtowania, które faktycznie działają. Numer 1. Kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy jest kluczowy, jeśli chodzi o pokazanie swojej atrakcyjności innej osobie. Kiedy nawiązujemy kontakt wzrokowy z potencjalnym partnerem, w rzeczywistości szukamy dowodów na jego pociąg do nas poprzez psychologiczną reakcję rozszerzenia źrenic. Dlatego też często patrzenie sobie w oczy może być bardzo intymne. Dlatego jednym z najlepszych sposobów, aby pokazać komuś, że jesteś nim zainteresowana, jest poddanie się jego dużym brązowym, niebieskim lub zielonym oczom. Numer 2. Ubieraj czerwone. Czerwony jest nie tylko przyciągającym wzrok kolorem, który schlebia wielu różnym odcieniom skóry, ale jest także symbolem pożądania i seksualności. Badania pokazują, że kiedy zarówno mężczyźni, jak i kobiety noszą czerwone ubrania, wydają się bardziej atrakcyjni dla płci przeciwnej. Może to wynikać z oczekiwań społecznych. Jednak psycholog Adam Pastor sugeruje, że nasz pociąg do czerwieni może być kacem po ewolucyjnej przeszłości ludzi, ponieważ zwierzęta takie jak samice pawianów mają plamy jasnoczerwonej skóry, aby wskazać, że są gotowe do krycia. Numer 3. Bądź zabawny. Humor jest w rzeczywistości ogromnym czynnikiem w poszukiwaniu potencjalnego partnera. Profesor psycholog z University of New Mexico Jeffrey Miller sugeruje, że bycie zabawnym jest jednym z kluczowych sposobów decydowania o tym, jak atrakcyjny jest partner. Dzieje się tak dlatego, że aby być naprawdę zabawnym, ktoś musi umieć szybko myśleć i być kreatywnym, czyli musi posiadać umiejętności, które są niezwykle potrzebne do przetrwania. Bycie dowcipnym to bycie sprytnym, więc opowiadanie żartu może po prostu doprowadzić do tego, że umówisz się na randkę, na której ci zależy. Numer 4. Graj twardo. Badania pokazują, że kiedy nie jesteśmy pewni, jak bardzo ktoś nas lubi, w rzeczywistości lubimy go bardziej niż wtedy, gdy powiedziano nam, że daną osoba bardzo nas lubi. Może to wynikać z faktu, że ciężka gra o zdobycie sprawia, że ktoś wydaje się bardziej pożądany, a czasem nawet spoza naszej ligi. Kiedy ktoś wydaje się zbyt potrzebujący, wierzymy, że stać nas na więcej, więc dlatego lepiej działać wtedy z dystansem. Numer 5. Jesteś kobietą, uśmiechaj się. Uśmiech nie tylko świadczy o poczuciu humoru i troskliwej naturze, ale także o dobrym zdrowiu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej sugerują, że mężczyźni uważają uśmiechające się kobiety za bardziej atrakcyjne, prawdopodobnie ze względu na skojarzenie ich z uległością i instynktem macierzyńskim. Numer 6. Jesteś mężczyzną bądź niegrzecznym chłopcem. Stereotyp jest prawdziwy. W tym samym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkryli, że kobiety oceniały uśmiechniętych mężczyzn jako najmniej atrakcyjnych w porównaniu z dumnymi i wstydliwie wyglądającymi mężczyznami. Dlatego zachowywanie się jak zły chłopiec może sprawić, że zdobędziesz partnerkę niezależnie od tego, czy faktycznie jesteś zły czy nie. Numer 7. Lustrzana mowa ciała. 55% komunikacji przyciągania odbywa się za pomocą języka ciała, a jedną z najbardziej subtelnych, ale najskuteczniejszych metod flirtowania z kimś jest odzwierciedlenie jego działań. Dzieje się tak, ponieważ nieświadomie kopiujemy tych, którzy nas pociągają, jako znak, że jesteśmy zainteresowani tym, co mówią. Naśladowanie kogoś pokazuje, że mamy dobre umiejętności komunikacyjne, ale także, że jesteśmy zaangażowani w jego myśli i uczucia. To także sposób na sprawdzenie, czy ktoś jest tobą zainteresowany. Jeśli skopiuje twoje zachowanie, to znak, że może po prostu odwzajemnić twoje uczucia. Numer 8. Moduluj głos. Dźwięk i ton mają w rzeczywistości dużo więcej wspólnego z flirtowaniem, niż mogłoby się wydawać. Badania przeprowadzone przez MIT sugerują, że mężczyźni bardziej pociągają kobiety, które różnią się tonem, jakim mówią. Kobiety, których głosy wzrastały i opadały, cieszyły się bardziej romantycznym zainteresowaniem ze strony mężczyzn, niż te, które mówiły bardziej płaskim tonem. To samo badanie wykazało również, że kobiety były bardziej pociągające dla mężczyzn, jeśli wtrącały do rozmów takie zwroty jak rozumiem, ok i tak. To nie tylko sugeruje dominację, ale także zrozumienie. Numer 9. Pewność siebie jest kluczem. Badanie przeprowadzone przez dr Monica Moore z Webster University wykazało, że obserwowane osoby w barach i centrach handlowych nie były najbardziej atrakcyjnymi fizycznie osobami, z którymi chciano flirtować. Jednakże ci, którzy wykazywali się znajomością podstawowych technik flirtowania, takich jak uśmiech, byli bardziej skłonni przyciągać innych ludzi do siebie. Numer 10. Dotykaj ich.
Większość badań wykazała, że dotykanie osoby może zwiększyć jej uległość, aby spełnić różnorodne prośby, a to może być bardzo pomocne przy flirtowaniu. Dr Moore odkryła, że kiedy młody chłopak w nocnym klubie prosił młode kobiety do tańca z nim, jego prośba była spełniana, jeśli dotknął przedramienia kobiety przez 1 do 2 sekund. Może to być spowodowane tym, że kontakt fizyczny jest powiązany z dominacją. Później, kiedy poproszono kobiety o wypełnienie ankiety na temat ich doświadczeń, wysoki wynik dominacji wiązał się z kontaktem fizycznym. I to jest nasza lista. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w świecie randek. Jeśli masz własne wskazówki dotyczące flirtowania, daj nam znać w komentarzach poniżej. Dziękuję bardzo za obejrzenie naszego filmu. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę dla zwiększenia zasięgu. Miłego dnia!